Idioci zawsze byli i będą, również w grach internetowych. Sprawa tyczy się World of Tanks, ale nie jest to jedyny wyjątek, więc na pewno wiecie o tym, że ostatnio dość często spotykam się z zachowaniem, no przynajmniej debilnym na randomach. Gracze mnie blokują, team killują już chyba z 5 team killów w ciągu ostatnich dwóch tygodni, no ogólnie bardzo takie no głupie zachowanie, jednak. Można pójść nawet dalej niż tylko blokować, utrudniać grę, strzelać do sojusznika, wypychać pod ogień. Można jeszcze blokować armatę artylerii, można ją przewrócić, bo jest na przykład niewielkich rozmiarów. No ogólnie można robić przeróżne głupoty, jeśli ma się taką ochotę. No i oczywiście ostatnio czytałem parę wiadomości od Was na Facebooku, na mailu. I to, co mnie bardzo zdziwiło, to komentarze, że ja robię takie rzeczy. Ja strzelam do sojuszników, ja przewracam sojuszników, ja wypycham ich pod ogień, no ogólnie przeróżne rzeczy. I zauważyłem, że w jednym z linków jest film na YouTubie do kanału New Multi Show 2K. Oczywiście to nie jest mój kanał, ja newmulti 2 k a tutaj ewidentna podruba Show 2 k I w tym filmie występuje gracz bardzo podobny do mojego Niku Show przez Zero, który właśnie przez cały film, tak napisał w tytule, troluje sojuszników, co oczywiście trolowanie nie jest, bo to jest przynajmniej no wykaz braku inteligencji. Także. Słuchajcie, nie dość, że jakiś gracz, nie będę go teraz obrażał jakoś bardzo, ale jakiś gracz wygłupia się, to mało powiedziane, na rondomach, utrudnia innym grę, to jeszcze oprócz tego podaje się pod moim nikiem I tutaj mamy niejednego delikwenta, bo kiedy przewinie się film dalej, okaże się, że w filmie występują jeszcze inni gracze. Plutonowi tego naszego bohatera odcinka. Bohatera też wiadomo w cudzysłowie, na przykład kolega pod nikiem Halak 5. No proszę bardzo, Halak też najwyraźniej wypycha sojuszników i strzela do nich. Najwyraźniej, youtuberzy teraz tak się zachowują, tak? Yy, to nie koniec, bo jeszcze dołączy po nich, do nich potem trzeci kolega, yy, który również będzie psuł sojusznikom bitwy, będzie psuł po prostu radość. Z gry, zabierał całą tą radość, jaką można mieć. No i po prostu, kiedy okazało się, że dostałem jakieś 15-20 wiadomości, że co ja wyczyniam na randomach, stwierdziłem, że no tak, nie zostawię tego dalej. Więc po pierwsze, już napisałem, aby zgłosić ten film, zgłosiłem go do Wargamingu. Mam nadzieję, że uda się zareagować i graczy, no, którzy występują na tym filmie, dostaną bana, bo na to zasługują. To również chcę uprzedzić, że nikt na pewno z YouTuberów, których znacie na polskiej scenie WOTA, nie będzie robił takich rzeczy. I mówię tutaj to w imieniu swoim, ale też na pewno i Halaka, no takich rzeczy na pewno po nas się nigdy nie musicie spodziewać, bo no my się tak nie zachowujemy. I to jest idealny przykład, że to są jakieś no dziwne jednostki, które mają poprzewracane w głowach. No i tyle. Tyle na ten temat. No psz, słuchajcie, film trwa 9 minut. To oznacza, że przez 9 minut macie idealny podgląd na no, psz, głupotę. Przez 9 minut jesteśmy świadkami uprzykrzania gry y, innym graczom World of Tanks, także szkola, że tak długo niszczą innym grę. Jeszcze rozumiem, jakby to robili w treningówkach, ale oni to robią w bitwach losowych. Y, graczom, którzy w ogóle na to nie zasługują. Szkoda słów, szkoda słów. Także chcę pokazać po prostu, że y, to nie jest tak, że ktoś z nas, youtuberów, takie rzeczy robi, tylko ludzie się podszywają y, pod nas, robią sobie niki podobne. No i osoba, która nie zwróci uwagi, y, no pomyśli sobie, że to jest ten youtuber, który przecież ma y, takie filmy na YouTubie, prawda? Y, otóż to nie są ci youtuberzy, tylko to są... Osoby, które próbują nam zniszczyć nie tyle może co reputację, co pokazać, że my jesteśmy jakimiś głupkami czy coś. Nie mam zielonego pojęcia, jaki jest tego cel. Ale to jest, no już totalna masakra. Nie dość, że uprzykrzają innym Grety jeszcze nie chcą sami się pokazać ze swoim nikiem, tylko jeszcze próbują innych w to wrobić. No totalny już cios poniżej pasa. Yy, mówię: ja to zgłoszę, ja to zgłosiłem i będę czekał na rezultaty. Mam nadzieję, że będę mógł się z wami podzielić pozytywnym efektem. I tyle. Niech ten film idzie w świat. Jeśli mogę was prosić, zostawcie łapkę w górę, aby zwiększyć zasięg tego filmu na YouTubie. No i tyle. Mam nadzieję, że sprawa jest już wam jasna. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.